Spółka Hyundai Engineering, która wybuduje instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu dla grupy azoty Polyolefins SA, dawniej PDH, przeniosła oddział swojej siedziby z Warszawy do Polic, co przyniesie korzyści gminie. Umowa z koreańskim wykonawcą została uroczyście podpisana w maju bieżącego roku w obecności m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ambasador Korei Południowej Mir Sun. W październiku spółka Polyolefins, dawniej PDH Polska, podała do publicznej wiadomości informację o tym, że przy ulicy Kuźnickiej 1 swoją siedzibę otworzy Hyundai Engineering. Jakiś czas temu informowaliśmy, iż pan wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wystąpił z pismem do zarządu ówczesnej spółki PDH Polska, teraz grupa azoty Polyolefins, o to, aby zwrócić się do Koreańczyków, żeby swoją siedzibę w Polsce, którą mieli w Warszawie, żeby przenieśli do Polic, z uwagi na to, iż tutaj będą realizowali tą inwestycję. Pan wojewoda Tomasz Hin sugerował Pomorze Zachodnie, województwo zachodniopomorskie, Police. Hyundai do tego się przychylnie odniósł, przerejestrował i od tygodnia ma swoją siedzibę w Policach przy Kuźnickiej 1. Przeniesienie siedziby oznacza dla gminy Police wpływy, między innymi z tytułu odprowadzanych przez Hyundai podatków. Ponadto do budowy instalacji zostaną zaangażowani zagraniczni pracownicy, którzy na okres realizacji umowy otrzymają tutaj zakwaterowanie. Z drugiej strony Hyundai zdecydował się wejść w akcjonariat spółki celowej i jest akcjonariuszem, czy będzie akcjonariuszem, ponieważ te umowy zostały zawarte i w kapitał akcyjny Hyundai Engineering wejdzie, także może ten pobyt i ta siedziba będzie jeszcze wiele, wiele lat po realizacji inwestycji. Na terenie, gdzie ma powstać instalacja, prowadzone są prace ziemne. Za 2 lata w tym miejscu odbędzie się rozruch. Zgodnie z harmonogramem Grupa Azoty Police realizuje obecnie formalności związane z finansowaniem projektu oraz dotyczące oddania placu budowy wykonawcy. Ostateczna decyzja ma zapaść w grudniu.